Zapraszamy. Proszę Państwa, bo jesteśmy w Moherowej Warszawie. Warszawa na prawosławiu zna się tyle, co kura na pieprz. Warszawa na prawosławnych. Państwo zobaczą, jak Moherowi po prostu są nerwowi. Tacy są jakby w pewnym sensie zarozumiali, pewni siebie, butni. To jest ten autorytaryzm, o czym omawiałyśmy, mówiłyśmy tu od dawien dawna. Autorytaryzm, czyli usram się, nie dam się. I taka jest Warszawa. Czyli jak to się mówi, ja to tak z punktu widzenia tego Mareczka, że wyżej srają niż dupę mają. No i co ten Mareczek? Mareczek wzięty z przytułka, jak to Rysia mówi, świętego Łazarza, no, że świadkowie Jehowy dobrzy serce mają, to tego, który już serca nie ma, bo rodzice zepsuli przecież, jak oddali do domu dziecka, no to już coś w tych uczuciach u dziecka jest nie tak, prawda? O czym może mógłby wiedzieć Paderewski? Paderewski, bardzo zdolny człowiek. No i po prostu przez Janeczkę Sowieską wzięty, Mareczek wzięty, jako ten, który już coś tam ma zepsute w stanie duchowości swej. No i wzięła ta Jehówka, pomogła, ale to jest głupio, chytre, najmądrzejsze teraz. Głupio, chytre, najmądrzejsze. Głupio, chytre, najmądrzejsze.